Po remoncie trwającym od listopada ubiegłego roku otwarto urząd pocztowy przy ulicy Pułaskiego. Od jutra kasa ZUS nie będzie przyjmowała wpłat za ubezpieczenia. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu. Informacje Kultura Sport, Krzysztof Kile, dzień dobry Państwu. Dzisiaj w samo południe po remoncie trwającym od listopada ubiegłego roku otwarto pocztę główną w Pabienicach. Kapitalnym remontem objęto budynek od piwnic aż po dach. Prace wykonywało przedsiębiorstwo Budrex. Na uroczyste otwarcie gmachu przybyli dyrektorzy urzędów pocztowych ze Skierniewic, Sieradza, Piotrkowa i Łodzi. W nowo wyremontowanym budynku o powierzchni 574 m2 pracują 82 osoby, które dzięki udogodnieniom będą mogły łatwiej i sprawniej obsługiwać klientów poczty. Remont trwał od 1 listopada ubiegłego roku. Prace budowlane zostały zakończone 15 września tego roku. I no, nakład był dosyć duży, wyniósł 1 070 000 zł. Wszystkie te roboty. Od 15 września trwał montaż nowoczesnej kotłowni gazowej. Mamy własne ogrzewanie. Dotychczas korzystaliśmy z ciepła dostarczanego przez zakład telekomunikacji sąsiadujący z pocztą. Natomiast jeśli chodzi o korzyści, no niewątpliwie miasto zyskało przede wszystkim na tym, bo estetyka tego urzędu w sposób zdecydowany różni się od tego, co było dotychczas. Warunki pracy poprawiły się, jak panowie widzicie, nowoczesna obsługa okienek, w pełni skomputeryzowana, komputery połączone w sieć logiczną z telefonami na sieci telefonicznej, przystosowane do przesyłania wiadomości systemem modemowym, w przyszłości dla potrzeb całej poczty, połączenia wszystkich rejonowych urzędów poczty z okręgiem, który będzie zbierał dane, nawet jeżeli zajdzie potrzeba i codziennie, o wartości wykonywanych usług. Urząd zlikwidował bariery architektoniczne i jest w pełni przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Tutaj jest obok okienko o obniżonej ladzie, które umożliwi załatwienie wszystkich spraw związanych z działalnością poczty przez osoby niepełnosprawne. Załoga zyskała niewątpliwie na warunkach socjalnych, które zostały tutaj stworzone, zostały zamontowane natryski, nowoczesne sanitariaty, nowoczesne wyposażenie i sali doręczeń, w odpowiedni sprzęt sali przeznaczonej do rozdziału przesyłek również. Także myślę, że korzyści z tego, co prawda, długotrwającego remontu są niewątpliwie duże. Pani naczelnik, każdy szczegół i do wszystkiego. Pani naczelnik, może ten... Nie, pani naczelnik. I drzwi otwieracie już. Dobra. Obecny na uroczystości dyrektor Łódzkiego Okręgu Poczty Polskiej Władysław Olczak podczas przecięcia wstęgi wspomniał, iż nie jest to pierwszy urząd, który wspólnie oddają do użytku z panią naczelnik Pabieńskiej Poczty Jolantą Muszyńską. Wcześniej miało to miejsce w Żgowie. W dniu dzisiejszym z inicjatywy Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Pabianic odbyło się szkolenie dotyczące doskonalenia zarządzania oświatą. Szkolenie przeprowadziło Centrum Kształcenia Ustawicznego Inżynierów i Menadżerów przy Politechnice Łódzkiej, a przeznaczone było dla osób nadzorujących oświatę z Pabianic, Zgierza, Bełchatowa i Zduńskiej Woli. Szkolenie jest przeznaczone przede wszystkim dla pracowników samorządowych, którzy zajmują się zarządzaniem oświatą. Dlatego, że sam ten kurs nazywa się Doskonalenie Zarządzania Oświatą. Dzisiaj i jutro będziemy pracować razem z tą grupą nad zagadnieniami poświęconymi mierzeniu jakości pracy szkoły. Jest to niezwykle istotne zagadnienie. Zagadnienie związane także ze standardami edukacyjnymi, minimami programowymi. Od jutra Kasa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będzie przyjmowała wpłat za ubezpieczenia. W kasie ZUS-u przy ulicy Kościuszki będziemy mogli nadal wypłacać należne nam pieniądze, m.in. zasiłki pogrzebowe. Pracodawcy i osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą od jutra składki na ZUS mogą wpłacać w placówkach bankowych na dotychczasowych blankietach z numerem własnego konta. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Walki z Paleniem Tytoniu.
I w związku z tym w ramach programu Pabiańce Zdrowe Miasta przygotowaliśmy razem z profesorem Alwasiakiem film pod tytułem Polubić siebie i nie palić. Oprócz tego w naszym mieście Państwo zauważą w autobusach plakaty rysowane ręką pabiańskiego dziecka Michał Kępa. Myślę, że plakaty te zmuszają do refleksji, pomagają wychowywać dziecko. Plakaty te są do odebrania w Biurze Rady Miasta bezpłatnie przez indywidualnych odbiorców, przez rodziców, przez właścicieli sklepów, przez stowarzyszenia, instytucje. Zapraszam do przychodzenia do Biura Rady Miasta, brania tych plakatów i spoglądania czasami na nie, jeżeli chcemy sięgnąć po papierosa. Jest przemysłowa przychodnia, tak popularnie pabiańczanie nazywają naszą przychodnię przemysłową, gdzie jest poradnia promocji zdrowia, gdzie można uzyskać porady, można zapisać się na kurs antynikotynowy, można również badaniem spirometrycznym przekonać się, jak mało wydolne mamy płuca, jeżeli zbyt dużo palimy papierosów. Wczoraj w Miejskim Ośrodku Kultury prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Marek Kubiak wręczył nagrody ufundowane przez Urząd Miasta tym dyrektorom i nauczycielom z pabieńskich podstawówek, którzy koordynowali akcję zbierania tzw. PET-ów na terenie swoich szkół biorących udział w wojewódzkim konkursie ekologicznym. Przypomnijmy, że wspomniany konkurs rozpoczął się we wrześniu ubiegłego roku, a zakończył w czerwcu bieżącego. Organizatorami byli Urząd Miasta Pabianic, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz odbiorca PET-ów pabieńska spółdzielnia Ecogeminex. Jak już informowaliśmy, jedyną wyróżnioną pabieńską podstawówką, która zajęła drugie miejsce w województwie, była szkoła nr 9. Władze samorządowe, reprezentowane na wczorajszym spotkaniu przez zastępcę prezydenta Pabianic Pawła Winiarskiego, przewodniczącego Rady Miasta Leszka Manińskiego oraz naczelnik Wydziału Infrastruktury Społecznej Krystynę Rendecką, postanowiły nagrodzić i podziękować tym dyrektorom i nauczycielom ze szkół, które również brały udział w konkursie, ale w rywalizacji wojewódzkiej zajęły dalsze miejsca. Nagrodzonymi żelazkami Tefal zostały Danuta Usaczew z jedynki, Sylwia Łaguniak z piątki, Wiesława Przybylińska z ósemki, Elżbieta Michala Grymiszewska i Aneta Karbownik z dziewiątki, Elżbieta Kaprowicz z czternastki, Ewa Gabrielska z piętnastki, Elżbieta Zawadzka i Bożena Hańczewska z szesnastki. Panów nagrodzono golarkami, otrzymali je Paweł Jałocha z trzynastki oraz Andrzej Mik z trójki. Nie zapomniano o najważniejszych, czyli o dzieciach. Władze naszego miasta postanowiły wyróżnić te klasy, które uzbierały więcej niż 5,5 tysiąca petów dotacją do wyjazdu wiosną przyszłego roku na zieloną szkołę. Przypomnijmy, że w Pabianicach najlepszą klasą okazała się obecna czwarta bez dziewiątki, dalsze miejsca zajęły szósta z trójki i piąta C z trzynastki. Przez kilka godzin nieprzejezdna była ulica 20 stycznia na odcinku Jankego Dolna. Powodem tej niedogodności dla kierowców była konieczność wycięcia blisko stuletniej topoli. Z uwagi na to, że drzewo jest spróchniałe w środku i grozi wypadkiem. Co by się stało? Przewróceniem, no jeżdżą autobusy i przejeżdżają samochody, więc trzeba to usunąć. Ile potrwa ta akcja? Co jakieś 5 godzin. Aż tyle? To drzewo potrzebuje? Tak, potrzebuje, bo trzeba sprzątać z ulicy. Coraz częściej do pabieńskiego schroniska trafiają zagubione psy. Aktualnie w schronisku przebywają, oczekując na swoich właścicieli, trzy psy. Suczka, jamnik gładkowłosy, czarna, podpalana, została znaleziona na ulicy Żeromskiego 3 tygodnie temu. Pies, mieszaniec z owczarkiem niemieckim, młody, czarny, podpalany, w dobrej kondycji. Przyprowadzono go do schroniska z ulicy Zamkowej, na wysokości sklepu Rossmann. Suka, owczarek niemiecki, młoda, wiek około 1,5 roku, czarna, podpalana, bardzo łagodna, bardzo tęskni. Suczka błąkała się koło zakładów środków opatrunkowych na ulicy Piłsudskiego. Trafiła do schroniska wczoraj o godzinie 17. Psami opiekują się pracownicy pabieńskiego schroniska oraz lekarz weterynarii. Dość często do schroniska trafiają psy, które się zagubiły. Czy te psy sprawiają kłopoty? Jak temu radzić? I prośba do właścicieli. To znaczy, te psy są w takim szoku, w stresie i bardzo byśmy prosili, telefon jest na schronisku, także żeby dzwonić do schroniska i jak najszybciej, żeby te pieski odbierać swoje i interesować się tymi sprawami, dlatego że te psy później bardzo przeżywają i niekiedy wpadają w apatię, brak apetytu i chorują.
Pies, który tu przybywa, ma dwutygodniową kwarantannę, po której jest szczepiony, odrobaczany, wypisywana jest książeczka zdrowia i czeka po prostu na nowego właściciela albo bądź właściciela, który przyjdzie. Właściciele, którzy rozpoznali swoje czworonogi, proszeni są o kontakt ze schroniskiem w Pawieńcach przy ulicy Partyzanckiej za bazą PKS-u lub pod numerem telefonu 27 08 50 do godziny 17, także w soboty. Młoda sunia. Od najbliższego poniedziałku stacja paliw MacPierre organizuje dla swoich klientów konkurs z prezentami. I chciałbym Państwa zaprosić na kolejną niespodziankę, którą zgotowała nasza firma dla klientów, którzy nas odwiedzają. Tym razem konkurs będzie skierowany do tych z Państwa, którzy będą zaopatrywali się w naszym sklepie w podstawowe artykuły spożywcze i to, co nasz sklep może zaoferować. Dla tych z Państwa przygotowaliśmy konkurs, którego rozwiązanie nastąpi 23 grudnia tu na terenie naszego przedsiębiorstwa. Konkurs będzie polegał na tym, że zakupy będą premiowane specjalnymi kuponami i pieczątkami. O wszystkim można się dowiedzieć na miejscu, tutaj u nas w firmie MacPierre. I po złożeniu tych kuponów one wezmą udział w losowaniu, a głównymi nagrodami będą te oto rzeczy, które tu Państwo widzą, a więc telewizor DU, radiomagnetofon z kompakt dyskiem Philipsa i aparat fotograficzny Canon. Przygotowaliśmy jeszcze około 20 nagród również pocieszenia. Na zakończenie kilka informacji i komunikatów. Sztab Ratownictwa PL CB Radio oraz Młodzieżowy Sejmik Samorządowy Miasta Pabianic zwraca się z prośbą do pabiańskich firm o przekazywanie darów gwiazdkowych dla dzieci powodzian. Dary w postaci zabawek, książek i słodyczy należy przekazywać na adres Sztab Ratownictwa PL CB Radio, Pabianice, ulica Grota Roweckiego 13, telefon 13 08 13 lub do Rafała Jarmakowskiego, przewodniczącego Młodzieżowego Sejmiku Miasta Pabianic, który ma swoją siedzibę w Urzędzie Miasta. Prosimy o przynoszenie darów nowych, nieużywanych. Komunikat policji. W związku z podjęciem przez prokuraturę umorzonego postępowania w sprawie bójki kibiców w dniu 5 lutego bieżącego roku, policja poszukuje świadków. Zdarzenie miało miejsce na osiedlu Łódź Redkinia po odwołaniu meczu piłkarskiego ŁKS Petrochemia Płock. Świadkowie proszeni są o kontakt z 3. Komisariatem Policji Łódź Polesie, ulica Armii Krajowej 33, telefon 86 43 24 lub 35 23 50. Teraz zapowiedzi imprez kulturalnych. Jutro w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 18:00 otwarta zostanie wystawa prac plastycznych autorstwa Sławomira Burzyńskiego. 23 listopada w hali sportowej przy ulicy 6 sierpnia 71 w Łodzi odbędzie się 13. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Rektora Wojskowej Akademii Medycznej. W turnieju weźmie udział pabieńska para Anna Gajda i Piotr Holwek, to zawodnicy klasy C w stylu standardowym i latynoamerykańskim. W czerwcu na akademickich Mistrzostwach Polski w klasie B para ta zajęła 4. miejsce w stylu standard i 6. w tańcach latynoamerykańskich. Trenerem tych uzdolnionych młodych tancerzy jest Agnieszka Walczak-Brzostowska. Dzień wcześniej, w sobotę 22 listopada, odbędzie się 12. Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego Kameleon 97. Organizatorem jest Szkoła Tańca prowadzona przez Adama Żurka. Turniej rozpocznie prezentacja par do lat 13 o godzinie 10. O godzinie 16 tańczyć będą pary starsze. Popisy tancerzy obejrzeć będzie można w hali Mosiru przy ulicy Grota Roweckiego 1. Zapraszam serdecznie, zapraszam również na nasze wiadomości poniedziałkowe. Do widzenia.